Jeszcze trochę jej zostało. Ale już mnie drażni. Pora na zmiany. No to grubsza zmiana. Z 40 zębów, z 46 czy 5 dotychczasowych, oryginalnych. Zmiana na 36 zębów. I łańcuszek przy okazji. I do tego z tej kostki ma coś łagodniejszego, bardziej romantycznie. Jest trochę uterenowiona, taka bieżnik taki, tylko mnie niepokoi, że ona jest wysoka dość, no ale tamta też chyba była dość wysoka, przynajmniej będzie węższa, tak, mam nadzieję, że nóżka nie będzie mi ocierać tak jak tamta. Ciekawe, jak zmienią się moje prędkości po tych wymianach. Jakbym wsadził tą oponę, na pewno bym przyspieszył. Ale że jeszcze do tego zmieniam tą zębatkę, no to raczej prędkości nie przybędzie, a raczej ubędzie. Ale mój silnik dochodzi do 30 tysięcy przejechanych i chcę mu trochę ulżyć, tak jak wcześniej mu ulżyłem. Trochę. Żeby sobie spokojnie pracował, lubię długie dystanse walić. A on się na wysokich obrotach dość przegrzewa. Dlatego nie będziemy go piłować. I zmniejszymy mu obroty poprzez zębatkę. A prędkość pozostanie, myślę, podobna albo taka sama. Zobaczymy. Na pewno pod górki będę smolał. Znowu. Dobra. Do roboty. Przed. Jak bez ściągania dekla od zębatki zdawczej przeciągnąć nowy łańcuch? A to wszystko było w instrukcji tego nowego łańcucha. Kurczę, nie chcę go w piachu tu umorzyć. Wystarczy użyć tej zapinki. Kurwa, i tak się umorzą. Dobra. I przeciągam go. Mam nadzieję, że nie spadnie ta zapinka ta. Gdzie jest inna? A tu, dobra. No i stary tu wypadł. A tu nowy. O. Ale teraz ja mam tak niestandardowo, bo zębatkę 36 zębów tym razem, oldschoolowo, wracamy do starych, dobrych zębatek moich ulubionych i muszę zmierzyć sobie, ile w ogóle tego łańcucha ma mi zostać, koło maksymalnie ustawione. I zmierzyć, ile ogniw upierdzielić. Oczywiście pewien luz zostawić.